Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawl, a to jest kolejny odcinek w świecie Gothic 2. Dobra, także kontynuujemy zadania dla Lorda André. Chyba została tylko, chyba ostatnia, z tym zielem. Nie, chyba zrobiłem już wszystko, poczekajcie, poczekajcie. Masz dla mnie inne zadanie? Jeszcze coś jest. Wyłączyłeś transport bagienny, ale wolałbym wiedzieć, kto rozprowadza to paskudztwo. To musi być ktoś... Gdyby handlarz regularnie przyjeżdżał spoza miasta, już da... Co właśnie? Znajdź sprzedawcę i kup od niego trochę tego ziela. To nie będzie łatwe, ale pogadaj z Mortisem, on zna dzielnicę. A, chyba wiem już o co chodzi. To właśnie ta misja, która mi się pomyliła z tą paczką bagiennego ziela. Trzeba iść tam do tej latarni. Czy coś takiego? Poczekajcie. Nie do Peka! Do Mortisa! Okej. Okay. Co wiesz na temat dzielnicy portowej? Muszę dotrzeć do człowieka, który sprzedaje ziele bagienne. Widzisz... Ci faceci na dole nie są specjalnie gadatliwi, a już na pewno nie powiedzą nic strażnikowi miejskiemu. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć tam na dole... to musisz zdjąć zbroję. No dobrze, a... Tawerna i burdel to dwa miejsca, gdzie możesz zdobyć informacje. Dobra, zdejmujemy zbroję i lecimy do... nie wiem... do tej latarni, po czego... Zaraz zobaczymy, bo już naprawdę te nazwy mi z głowy wylatują. Wszystko mi się miesza. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Ale jumper z tego bezimiennego. Dobra, lecimy. O, dobrze, że się nie zabił. Ach. Dobra. Doprawdy? To interesujące. Kurczę, tak co chwilę się zastanawiam, jak się nazywa ten burdel. Czerwona latarnia, dobrze mówiłem. Idziemy do Nadii, bo ona nam wszystko powie. No. Chcę. Dobra, zatem... Dobra, Nadia, do góry. To twój szczęście. Dobra, come on. Znów trzeba będzie za nią czekać, bo naprawdę jest wolna jak... Mogę tu wbić? Ha, mogę! To napad! Yeah! Bu! Nie, dobra, bez wygłupów. Będę szedł w jej tempie. Pan nawet szybszy jestem, haha. A tyłem mogę tak? Mogę, mogę. Dobra, Nadia, teraz mi powiedz, co wiesz na ten temat. Czy mogę tu gdzieś kupić? Jeśli mam ci coś powiedzieć... Ile chcesz? 50 sztuk złota. Tam, malutko, dawaj. Teraz mów, gdzie mogę zdobyć... Porozmawiaj z Borką w skarbie. Dobra, nie będziemy się z nią bawić, ponieważ już to robiliśmy w poprzednim odcinku, także pójdę po te ziele i lecimy do Lorda André. Ej, ty! Słyszałem, że sprzedajesz ziele. Kto tak powiedział? Lepiej, jeżeli powiecie, że to Nadia, to Borka ją zabije. Oczywiście nie będzie tego widać, ale ja wezmę sobie to nieistotne. To nieistotne. Chcę się po prostu upewnić. No to chcesz dobić targu, czy nie? W porządku. Dogadajmy się. Ty dajesz mi 50 sztuk złota. Dobimy. W porządku. Tak, to bardzo typowe. Oto świeże... Jedna tylko. Przedmioty przedmiotów. Lepiej. Nie wiem, ile on mi tego dał. Naprawdę, sama widziałam. OMG, gdzie to teraz jest? Kto opowiada takie rzeczy? A, tutaj, łodyga bagiennego ziela. Wow, jedna łodyga 50 sztuk złota. Dużo, strasznie dużo. A będzie jeszcze gorzej. Mój mąż uważa inaczej. Dobrze, że bezimienny tak dużo tego nie jara. Haha. Dobra, lecimy do Lorda André. Pokasa, oczywiście założę sobie już tą zbroję. Ponieważ to już nieistotne, czy ją założymy, czy nie.
Dobra. W tym mieście Korinis będę miał zamiar wypełnić większość misji pobocznych, aby wbić jak największy level do drugiego rozdziału. Tak wiecie, co każdy rozdział będę robił co jakieś misje. Oczywiście potem jeszcze wskoczę do farmy Onara, do Beneta, aby wykupić wszystkie pręty, które ma i wykuć z tego miecze na... I potem te miecze oczywiście sprzedać, aby mieć pieniądze. Dobra, Lord Andrej, ole, zagalopowałem się. Okej. Okay. Co do tego, wiem, kto sprzedaje ziele w mieście. To Borka, odźwierny z czerwonej lat... Naprawdę? Sprzedał mi trochę bagien... Dobrze, to nam wystarczy. Oto twoja z... Ha! A ziela mu nie dałem! Mam. Dobra. 200 sztuk złota. Dobrze. Zbieramy. Zobaczymy, czy jeszcze jakąś misję dla mnie ma. Okej. Okay. Masz dla... Lobart, hodowca rzepy ma pewne... Jeśli mu pomożemy, poprawią się jego stosunki z miastem. Aha, wiem o co chodzi. Dobra, lecimy do niego. Ale nie, chyba najlepiej... Mieczyk, ten lepszy, mam już poziom czy nie? A, jeszcze nie. I dużo mi do niego brakuje. Ale założę sobie ten lepszy mieczyk. Oczywiście, jeżeli chodzi o bronię, to raczej będę walczył z dwuręcznymi. O, nie tędy. No nie! Mam dla ciebie... Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego... Korzystała z niego już dostatecznie. A co ja mam z tym współ... Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara... Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. A co ja będę z tego miał? Kiedy już będę miał stragan, dostaniesz... Jeżeli odmówimy mu, naprawdę nie polecam odmawiać mu, ponieważ jeżeli mu odmówimy, to on ma tam jakieś wpływy w tym mieście, to potem w trzecim rozdziale, albo w drugim jeszcze, żaden kupiec, żaden koleś nie będzie chciał z nami rozmawiać. Także będziemy musieli mu zapłacić kantarowi 500 sztuk złota lub 300, nawet nie pamiętam. I dopiero wtedy będziemy mogli normalnie rozmawiać z kupcami. Także ja to lepiej zrobię. Bystry z ciebie chłopak. Jak mam go jej... Pozwól, żeby pokazała ci swój top. Pamiętaj, że jestem wpływowym... Widzicie? Muszę... Ja... Lepiej wydać Sarę niż Kantara, ponieważ będzie to samo nawet. Okej, Sara. Okej. Jak idzie... Kiedy pojawili się paladyni, zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i cen... Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodarstwie. Pokaż. Bierzemy ten liścik i jej podsuwamy. List Kantara do Sary. Okej. Okay. Teraz każdy już o tym wie. Na czym? Odmawiają dostaw. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miast Aonar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić. Najemnicy jednak nie tylko broń, zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałam. Przyszło nam żyć w niedobrym czasie. Gdzie? Jeśli wyjdziesz wschodnio. A wiem, to wiem, gdzie jest ta farma Akila. Dobra, lecimy teraz do farmy Lobarta. Tą sobie misję też oczywiście zrobimy, zabić tych dwóch najemników, którzy siedzą oczywiście koło farmy... koło farmy Akila. Ale to oczywiście wszystko po kolei. Się troszkę uzdrowię, bo mam naprawdę mało życia. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Nie wiem, czy mam troszkę przyciszyć tą grę, czy nie jest w ogóle za głośno. Dźwięki ustawienia efektów, muzyczka... Dobra, powinno być teraz dobrze. No i tyle. No i lecimy. To będą... dobra, nieważne, nic już nie mówię. Pewnie i tak wiecie, co to za misja, także... Ale wolę nie zdradzać fabuły dla tych, którzy... nie oglądają. Także...
Dobra, to są polne bestie, ale to lepiej nie. Pójdziemy sobie naokoło. Halo Bart, gdzie ty jesteś, chłopie? O! Już mnie widziały polne bestie! Widzicie mnie? Nie, dobra. Idziemy do Lobarta. Dowiedzieć się, o co chodzi. Przysyła mnie Andre. Tak, pewnie. Ta cholera załatwi jakoś ten problem. Dobra, czyli dowiadujemy się, że mamy zabić polne bestie, które siedzą na farmie Lobarta. Także zabijamy wszystkie po kolei. Nie są jakieś tam super mocne, ale naprawdę w grupie mogą być mocniejsze. Po dwóch, po trzech. Także trzeba to troszkę uważać. A tam jest już, jest ich czterech, sobie zapiszę lepiej. Bo jakbym było otra, gdyby mi nie zapisało, to troszkę bym się wkurzył. Dobra, lecimy. I wszystkie polne bestie na nas! Wow! O, w dupę, odwaliłem kaszanę. Dobra, nie, trzeba pojedynczo ich brać.